10 sierpnia 2019 roku do Jeleniej Góry zawitała strefa bezpieczeństwa Kompensy z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych. Strefa Bezpieczeństwa Kompensy to wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada, której celem jest edukacja w zakresie odpowiedniego poruszania się po autostradach oraz udzielania pierwszej pomocy. Co to jest bezpieczeństwo? Trzeba ratować człowieka. Widziałabyś, jak to robić, czy wołałabyś dorosłych? Bym wołała dorosłych i bym pomogła. Bezpieczeństwo to jest to, co trzeba o siebie dbać i nie wolno wchodzić na ulicę, gdy auto jedzie. A jakbyś ratował komuś życie, to co byś musiał zrobić? Wiedziałbyś, jakbyś się znalazł w takiej sytuacji? Wiedziałbym. Zadzwonić po karetkę. Wiedza z zakresu ratowania życia może przydać się w każdym momencie, w domu, na ulicy, w szkole. Dzieciaki się dowiadują i rodzice się dowiadują tego, jak ratować życie. Rodzice przede wszystkim się dowiadują, można na manekinach spróbować. Jedna mama tu właśnie próbowała, jak ratować dziecko. Żeby zdobyć wiedzę, żeby pokazać im też, jak oni powinni być wrażliwi na bezpieczeństwo, i to na drogach, i w życiu codziennym tak naprawdę. Dzieci widzą na żywo, tak, jak można udzielać pierwszej pomocy. Mogą się dowiedzieć właśnie znaki, jakie do czego dotyczą, więc myślę, że jak najbardziej. Uważam, że bardzo potrzebne są takie akcje. No, mnie szczególnie interesowało, jak pomóc takiemu małemu dziecku w przypadku zadławienia. Pan szczegółowo wszystko wyjaśnił. Większość ludzi raczej no gdzieś tam kiedyś słyszała, że coś takiego jest, ale nie potrafi tego zastosować. Organizatorzy Strefy Bezpieczeństwa Kompensy stawiają na praktyczny sposób przekazywania wiedzy. Dlatego mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic w praktyce dowiedzieli się m.in. jak udzielać pierwszej pomocy, wzięli udział w różnych zabawach edukacyjnych, mogli zbadać poziom tlenu we krwi i ciśnienie, a w strefie relaksu mogli oddać się także w ręce doświadczonych masażystów. Jak widzimy, ta inicjatywa jest dla rodzin, dla dzieci. Dzieci są najbardziej wrażliwe właśnie na różne fakty, zdarzenia niebezpieczne i tragedie, które się dzieją na drogach. Tutaj uczymy dzieci razem z dorosłymi. Strefa Bezpieczeństwa Kompensy jest częścią dużej akcji, którą prowadzimy od 2017 roku, Bezpieczna Autostrada. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań, eventów na MOP-ach, stacjach benzynowych, na autostradzie A1, A2, A4, gdzie właśnie uczyliśmy bezpieczeństwa jazdy, gdzie uczyliśmy udzielania pierwszej pomocy, gdzie staraliśmy się przekonywać kierowców do tego, aby być bezpiecznym na drodze i dla siebie, i dla innych. Po prostu nie bądźmy wrogami na drodze dla siebie, a patrzmy na siebie przyjaźnie i mierzmy prędkość do swoich umiejętności. Jak zachować się na autostradzie, kiedy znajdziemy się w takiej patowej sytuacji, o której Pan przed chwilką mówił? Co jest najważniejsze jako pierwsze? Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa, tak jak w każdym działaniu. Tak jak powiedziałem wcześniej, w działaniach dotyczących ratowania życia człowieka podstawowym elementem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo moje, osoby ratującej życie, bezpieczeństwo tego, który jest ratowany, ale także bezpieczeństwo otoczenia, bo jak wiemy, zawsze gdzieś tworzy się wianuszek. Na autostradzie ta sytuacja jest bardziej krytyczna, bowiem pojazdy przemieszczające się autostradą przemieszczają się z dużą prędkością. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli już doszło do takiej sytuacji, należy to miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie, zabezpieczyć. To znaczy w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt, w odpowiedniej odległości oznakować to, jeżeli to się da, włączyć światło awaryjne i nie stworzyć sytuacji, która będzie eskalacją tego zdarzenia, gdzie będzie to następowało, powiedzmy, kolejne jakieś tego typu negatywne zdarzenia. A później również kwestia wezwania pomocy i działania. Tutaj rola pierwszego
jako świadka zdarzenia. Musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej sprawie. Na autostradach jest to szczególnie ważne, ponieważ te odległości, zanim przyjedzie pogotowie, są dość duże i czas jest w związku z tym wydłużony. Rola pierwszego świadka zdarzenia, to znaczy lepiej, jeżeli ktoś, kto ma małe pojęcie o udzielaniu pierwszej pomocy, rozpocznie pewne działania, niż specjalista przyjedzie za późno. Co najważniejsze, w ręce Jeleniogórzan trafił defibrylator, czyli urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator będzie dostępny dla mieszkańców Jeleniej Góry. Jakie to ma znaczenie właśnie w tej pierwszej fazie, kiedy musimy udzielić tej pierwszej pomocy? To ma ogromne znaczenie, dlatego że jeśli się zatrzymuje akcja serca, następuje niedotlenienie mózgu. W związku z tym właśnie uruchomienie, spowodowanie ponownie pracy serca jest kluczowe, aby ten człowiek przeżył. I tu znów to są sekundy, minuty. I właśnie defibrylator jest najlepszym urządzeniem. Oczywiście możemy udzielić pierwszej pomocy ręcznie poprzez prowadzenie akcji ratowniczej człowiekowi, który zasłabł, któremu zatrzymała się akcja serca. Jednak defibrylator jest najbardziej skuteczny, najlepiej działa i właściwie gwarantuje, jeśli jest to możliwe, najszybsze uruchomienie akcji serca. Do tej pory większość czynności wykonywało się po prostu manualnie. 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze, albo jeżeli nie mieliśmy maseczki, same uciski klatki piersiowej. To jest skuteczne, ale znacznie skuteczniej ta operacja przebiega, jeżeli jest użyty defibrylator zewnętrzny. W tym wypadku to jest defibrylator Cardiac Science, on jest publicznie dostępny, więc każdy może użyć, nie tylko pogotowie, ale po prostu osoby, które wiedzą, jak się to urządzenie używa. Ono będzie zamontowane od dzisiaj tutaj na ścianie ratusza. I tak jak mówię, jeżeli zauważymy taką sytuację, że osoba leży i potrzebuje pomocy, jest nieoddychająca, to od razu podejdźmy, weźmy to urządzenie i ratujmy z urządzeniem. Przyklejamy, urządzenie trzeba oczywiście uruchomić poprzez otwarcie klapy, wyjmujemy taką kopertkę, rozdzieramy ją, w środku są elektrody, jedną przyklejamy w tym miejscu, drugą przyklejamy w tym miejscu dla osoby dorosłej. I słuchamy, co mówi to urządzenie. Naciśnij czerwony migający przycisk. Uwaga, będzie wyładowanie elektryczne, proszę nie podchodzić. Naciśnij czerwony migający przycisk. Defibrylacja wykonana. Rozpocznij resuscytację. To urządzenie jest przeznaczone dla każdego mieszkańca, czyli każdy go może użyć, nie ma żadnego problemu. Urządzenie nas prowadzi krok po kroku, jak powinniśmy używać. Czyli po otwarciu skrzynki otwieramy skrzynkę, wyjmujemy urządzenie. Otwierając urządzenie, ona poinstruuje nas, że mamy wezwać pomoc i jak po kolei je używać. Im więcej będziemy ćwiczyli, im więcej dojdziemy do takiej sprawności i zaczniemy działać jak automat, tym lepiej dla nas. I dlatego tego typu akcje pokazujące, w jaki sposób należy przede wszystkim spokojnie podejść do całej sytuacji, a po drugie działać zgodnie z instrukcją, jaką to dane urządzenie nam podaje, jest bardzo ważne i bardzo istotne, bo możemy pomóc w tej sytuacji trudnej dla drugiego człowieka, uratować mu życie. Był to jeden dzień, a wiedza zostanie na całe życie.